Piątek, 3 listopada z Ewangelii świętego Łukasza. On zaś dotknął go i uzdrowił. Dziś jesteśmy świadkami spotkania Jezusa z faryzeuszem w bardzo ważnym dniu dla faryzeuszy, dniu szabatu. To jest nie tylko wydarzenie, które się dokonało, ale też lekcja na temat naszych postaw i miłości. I miłosierdzia. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus zostaje zaproszony właśnie do domu pewnego faryzeusza na posiłek, w dzień szabatu, w dzień święty. To był bardzo szczególnie ważny dzień dla faryzeuszy, ponieważ oni też byli znani bardzo ze swojej takiej rygorystycznego przestrzegania prawa szabatu. Zresztą do dzisiaj, kiedy jesteśmy w Ziemi Świętej i przychodzi dzień szabatu, to widzimy, jak ci ortodoksyjni Żydzi zachowują ten dzień szabatu. Zamknięte są ich ulice, pusto się robi, czy w Jerozolimie, w całym Izraelu. Jednak Jezus przyjmuje zaproszenie, co pokazuje, że Jezus jest gotowy do dialogu, że Jezus jest gotowy do miłości wobec wszystkich ludzi, niezależnie od ich przekonań religijnych, od tego, kim oni są. I w trakcie tego posiłku Jezus zauważył pewnego człowieka cierpiącego na wodną puchlinę, jak pisze dzisiaj ewangelista. I wtedy postawił pytanie wobec tych, którzy byli na tym obiedzie, wobec tych obecnych. Czy wolno w dzień szabatu uzdrowić, uleczyć, czy też nie? To było pytanie bardzo istotne. Nie tylko w kontekście prawa szabatu, ale także w kontekście naszego podejścia, zaangażowania, miłości do ludzi, do drugiego człowieka. Jezus ukazuje nam istotną prawdę. Miłość i miłosierdzie są zawsze ważniejsze niż przepisy i wszelkie zasady. Leczenie chorego w dzień szabatu było zgodne z prawdziwym duchem prawa Bożego, które mówi o miłości, o trosce wobec innych, wobec bliźnich. To jest przypomnienie tego, że Bóg jest właśnie Bogiem miłosierdzia i miłości do człowieka. Ta dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że nasze postawy i relacje z innymi ludźmi powinny być nacechowane miłością. Powinny być nacechowane miłosierdziem. Ale nie zawsze jest to łatwe. Ale Jezus dzisiaj staje przed nami jako wzór, który prowadzi nas do prawdziwego zrozumienia prawa Bożego. Nasze życie może być pełne zasad, nasze życie może być pełne przepisów, ale to, co naprawdę się liczy, to nasza zdolność do miłości, do troski, do miłosierdzia wobec drugiego człowieka, do innych, do bliźnich, których Bóg stawia na mojej drodze. To jest prawdziwy znak naszej wiary. To jest prawdziwy znak, że jestem uczniem Jezusa. I niech ta Ewangelia będzie dla nas taką inspiracją, abyśmy byli zawsze gotowi pomagać potrzebującym, nawet jeśli wymaga to od nas ogromnego poświęcenia, może zmiany naszych planów,
ale człowiek i miłość jest najważniejsza. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem miłości i miłosierdzia, które Jezus ukazuje nam w swoim życiu i w swoim nauczaniu. Niech nasza wiara stanie się źródłem nadziei, ukojenia dla tych, których spotykamy na drodze naszego życia, dla tych, którzy nas otaczają. Tylko miłość, tylko miłość jest największa, najsilniejsza i najmocniejsza. Serca wam na ten dzisiejszy dzień błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia. Bóg zapłać za te komentarze, za lajki, za subskrypcje. Jest nas coraz więcej tych komentarzy, coraz więcej tych lajków. Pięknie, starajmy się, aby to Słowo Boże jeszcze bardziej, coraz szerzej szło do ludzi. Jeszcze bardziej może ubogacało nasze ludzkie serce. Może komuś jedno zdanie, ale pomoże, ale może zmieni jego życie, może wskaże, może pomoże w zrozumieniu danej sytuacji, którą przeżywamy. Jeszcze raz Bóg zapłać. Do zobaczenia jutro.